Sponsorem programu był producent Solevitum D3. Na odporność i na kości. Na program zaprosił sponsor. Producent kremów mocujących do protez zębowych Corega. Sponsorem programu był właściciel salonów mebli Bodzio i wyposażenia wnętrz oraz sklepu online www.bodzio.pl. Gotowi na największą taneczną imprezę sylwestrową w Europie? Tylko u nas. Najlepsze hity taneczne lat 80. Usłyszycie najwspanialsze przeboje największych gwiazd. Tylko na naszej roztańczonej scenie na żywo. Joy, Bad Boys Blue, Modern Talking. Zatańcz razem z nami na powitanie nowego roku. Sylwester Marzeń z dwójką to największa impreza, na której musicie być z nami. Startujemy o 19.55. Święta są wyjątkowe, bo w tym roku najcenniejszym prezentem jest krew. Zostań dawcą osocza. Sprawdź na krewki.pl, kto potrzebuje pomocy w Twojej okolicy. Odrivin Regeneracja, poczwórna ulga, szybko odblokowuje nos, zapobiega wysuszeniu, chroni błonę śluzową i pobudza jej regenerację. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wygrałam! Witamy w świecie Eurojackpot. Chcę zafundować coś mojej mamie. Kolacja w restauracji? Domek nad jeziorem? A może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot, teraz do wygrania 250 milionów złotych. 3000 dostałam, a 3300 spłacałam. Provident. Wierzymy w Twój plan. Mam plan. Weź pożyczkę. RRSO 19,53%. Całkowita kwota do zapłaty 3300 zł. Narodowy Bank Polski jest instytucją ważną dla Ciebie. Dba o stabilność cen. Jest jedynym emitentem polskich banknotów i monet. Wspiera obrót gotówką. W ten sposób umacnia wolność i niezależność gospodarczą Polski i Polaków. W trosce o Ciebie i Twoją przyszłość. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Wejdź do spektakularnego świata Lexusa i wybierz wyjątkowy samochód dostępny w wyprzedaży już od 89 800 zł. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Sponsorem programu jest promotor leku na zgagę Polprazol Max. Sponsorem programu jest PKN Orlen.